Hej, jestem Bakus, witam was w kolejnym materiale, tym razem materiał, w którym zaprezentuję wam wszystkie zmiany, jakie dotknęły pasywa w GTA Online. Na szczęście pasyw został zmieniony, jest sporo zmian, które wyszły na plus, więc teraz wam je zaprezentuję, tylko jeszcze przed tym materiałem muszę wam powiedzieć, że łapka w górę jest mile widziana, to samo jak subik, komentarz i te inne fajne, przyjemne rzeczy. Dodatkowo muszę wam powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz, że jeżeli chcecie wesprzeć mój kanał, to odpaliłem możliwość kupienia sponsora na moim kanale i to polega na tym, że po prostu płacicie około 15 zł miesięcznie na stronie, której macie w opisie i wtedy macie różne profity typu dodanie mnie na PlayStation 4, na przykład dodanie do znajomych na Social Clubie na PC-cie, dodatkowo wcześniejszy dostęp do niektórych filmów i tam różne profity, możecie sobie to poczytać właśnie w linku poniżej. Jeżeli chcecie, no to zapraszam. A teraz przechodzimy do materiału. A więc zaczynajmy od początku, a więc tak, kiedyś było tak, że jeżeli zabiliśmy kogoś, to praktycznie od razu mogliśmy odpalić pasywa i było spoko, prawda? Teraz, jeżeli wyjmę broń i zabiję kogoś, to teraz jeżeli chcę odpalić pasywa, to wyskakuje informacja, że muszę odczekać aż 2 minuty, więc bardzo duża zmiana na plus, nie ma takiej sytuacji teraz, że ktoś się zabija, odpala potem pasywa i tyle, więc bardzo duża zmiana na plus. Kolejna bardzo ważna zmiana w pasywie, która dotyczy pojazdów typu opresor i innych pojazdów bojowych, jest taka, że jeżeli jesteśmy właśnie na takim pojeździe i wejdziemy sobie w menu interakcji, to pokazuje nam się informacja, że tryb pasywny nie jest dostępny, kiedy używamy pojazdów bojowych, więc spoko. Więc nie ma teraz sytuacji typu, że leci typ jak opresorem na pasywie, zbliża się do was, wyłącza pasywa i was zabija. Takiej sytuacji już nie będzie. Tak samo hydry, które dostają strzała i od razu odpalają pasywa, też takiej sytuacji nie będzie, więc bardzo duża zmiana na plus. Jeżeli was zastanawia, co się stanie, jeżeli odpalę pasywa i następnie wsiądę właśnie na opresora, no to odpowiedź jest bardzo prosta. Wsiadam i teraz właśnie za 30 sekund ten pasyw mi się sam wyłączy. Moim zdaniem nie powinno być w ogóle możliwości wsiąścia właśnie na pojazd, ale no cóż, lepsze to niż nic. Dodatkowo między włączeniem i wyłączeniem właśnie trybu pasywnego musimy odczekać 5 minut. Nie możemy tego odpalać co chwilę, tylko jest ten cooldown między włączeniem i wyłączeniem właśnie 5 minut, więc też bardzo duża zmiana na plus. Kolejna zmiana dotyczy tego, jeżeli ktoś nas zabija, to możemy wtedy włączyć pasywa względem tego gracza i będziemy duchem tylko i wyłącznie dla niego, więc niech mnie mój kolega zabije, okej. I teraz, dodatkowo, musi nas zabić tylko 2 razy, zamiast 3, jak to było wcześniej, więc ja się respię z powrotem. I teraz, jeżeli on mnie teraz zabije, to powinienem móc już od razu tego ducha odpalić, więc zobaczmy. Come on, zabij. Dobra, i patrzcie. Włącz tryb ducha względem nazwa klubu, czyli całej tej organizacji w sumie. Okej. I właśnie teraz nie mogą oni mnie zabijać. I to przez 5 minut. Kiedyś to były 2 minuty, teraz jest 5. Więc spoko. Bardzo duża zmiana na plus. Więc to tyle, jeżeli chodzi o tryb pasywny. Duże zmiany, moim zdaniem, wszystkie są na plus. Ja się z wami już żegnam. Siemanarpa, cześć. Elo!